Witam, z tej strony Kalnic, chciałbym was zaprosić na Mass Effect Andromedę. Ostatnio na EOSie, czyli Habitat 1 się z wami pożegnałem, ale musiałem wrócić na statek i żeby... Chciałbym pogadać. Fine, but don't embarrass me. Ryder, this is Sid, my sister. Sid, Ryder. Let me guess. Little sister? Who are you calling little? Look, kiddo, gotta go. Wait, Ryder, I just wanted to know if... So I know it feels like I just jumped aboard your ship without explanation. Logiczne. Now's as good a time as any. I think... No, I know that I can be of use here. I know everyone on the crew. Even the actuators Gil prefers for the ship. Better, I know how to get my hands on them. With me around, your crew's going to be at their best. We've been failing for months, Ryder. Now that we have you, we have a chance out here. Tak, czyli kolejna osoba do rozwinięcia jakiegoś romansu. Powiem tak, że nie wiem z kim dokładnie możemy to romansować. Nie wiem, czy ze wszystkimi każda... ci może romansować, czy... Tylko z wybranymi może do tego dojść. Nie wiem. Ale... Dobra. We need people with skills, and it sounds like you've got many. Welcome aboard. Yep. Making deals to get the things you want, shooting at the things you don't. That's me. We all have a personal stake in this. If it keeps going the way it's been, we're all dead. I should track down a lead for Gil's actuators. Back channels, you know. We'll chat later. Teraz spróbujemy coś wygadać, jak teraz mamy szansę. Jak nie, to lecimy dalej. Ryder. O, możemy. You talked about your back channels. What did you mean? We brought a lot from home. Some of it marked initiative, some of it in personal caches. Most things you want, someone's got. You just have to figure out who, and what they're willing to take in exchange. Dobra. That just sounds like you're taking advantage of people. Is it? I get people what they want, and they do want, or they wouldn't pay. How did you hear of the Andromeda Initiative? Short answer, Kesh. She was looking for some experimental ship mods, and I knew how to track them down. I thought it was a one-time deal, but she came back. Once, twice. Eventually I figured out something was going on, something big with creds behind it. I asked and she told me about the initiative. New galaxy, new home. Couldn't pass that up. You're pretty familiar with the ship. I made sure the technicians had what they needed to keep the Tempest ready and waiting. Leadership wanted to strip her for parts, but I kept saying, a Pathfinder's gonna show up. I like being right. You were on the Nexus when the revolt happened? When you promise people golden worlds and all they get are wastelands and a death cloud, they riot. Some wanted to go home, some demanded answers, and a couple just wanted to stir shit up. And you? Some days I wondered if the exiles had a point. Maybe we were conned into coming here. But why would the initiative go to all this trouble just to screw us over? Thing about conning people, you always know something they don't. And that's why the con works. And if I'm going to pick a side, I'm picking the liars. Dobra, damy już jej spokój. Powiedziała nam wszystko, co chcemy wiedzieć. We can chat later. You know where to find me. Dobra, lecimy już dalej. Any luck stabilizing the temperature in storage? You mean your dorm room? It's habitable. Good enough. Should grab a pod. Independent environmental control. W którą stronę to było na... A, tam jest pokład. Jeszcze powiem tak, że mam problemy z orientowaniem się, co tutaj jest. Dobra. Wracamy na EOS, Habitat 1. Chciałem coś jeszcze muszę sprawdzić, jak to... Sprawdzam wszystko z wami mniej więcej.
Dobra, bzycha, nic nie wiem. Nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek jest do odnalezienia. Dobra, tam. Stwierdzamy, lądujemy. Descent is green. Ale już to wszystko widzi. A, dobra, nie da się tego pominąć. Ale w sumie to jest pierwszy taki statek tej klasy, który spokojnie lądujemy. Nie wiem. Tylko nie mam pewności, tylko czy on jest. Nie, on nie jest chyba większy od Normandii SV2. Tak właśnie, widzicie, to mam nowy pancerz. To jest pancerz badacza głębokiej przestrzeni z. Z tego. No. Do Odelu, który zakupiłem, po prostu musiałem stoczyć małą delikatną rozmowę z pomocą Origina, ale w końcu się udało go dorwać, zawartość. Czyli pancerz i skórkę nomada, znaczy, oczywiście zestaw, no, zestaw pakietów, pięciu pakietów XP do trybu online i ten, dotyk Midasa, tą skórkę. Ten. Czyli mam po prostu złoty, złotym markowaniem. Właśnie, zanim pojedziemy do głównego questa, chciałem pojechać tutaj. Nie tu. Panuj minerały. A, jakiś kolejny wyzwalacz. To jest pierwsza, czy kilka questy coś się tutaj pomieszały? Kaliosie? Eos? Tam, gdzie to było? O, to, utracony brat. Było gdzieś tu w okolicy. A, tutaj, blisko. A myślałem, że pomyliło mi się. Radiation levels increasing. Niedługo na Nomada będzie. Właśnie nie robiłem żadnych ulepszeń dla Nomada. Tam byliśmy, czy. Nie wiem. Dobra, zwiedzimy przy okazji. Dobra. Gdzie to jest? A, tutaj. Jeszcze po prostu wszystkim się nie obeznałem. Mogę się trochę gubić. Radiation within safe. Jak daleko? Czy... Tam, to z drugiej strony trzeba będzie prędzej podjechać. Chyba, że... Nie chcę po prostu... Powiem tak, że nie chcę tego specjalnie przedłużać, ani nic. Ale tak to niestety wychodzi na obecną chwilę. Tylko... Ktoś tu jeszcze stoi. A... Co on tu ma? A, motyka. Karabinu snajperski? Co? Tak,
Dobra, nie wiem, czy z kolei tam było. Failure here was expensive, Pathfinder. It's worn all of us down, not just our shuttles. Kolejny minerał? On tak wychodzi, jest zbierał. O nie, to nie jest minerał. To jest jakiś zielsko. Dobra, już chyba dalej nie pojadę. Trzeba skakać. Jeśli chodzi o ten SPŻ, to jest system podtrzymywania życia. Tak, by the way. No, będę mówił tak w ogóle, bo by the way to chyba nie wiem, co... Nie wiem dokładnie co to znaczy, chyba tak... Tak się słyszało. I... Pokazuje nam, jak długo możemy być w stanie... Poza pojazdem, poza bezpieczną strefą. Pathfinder, this is the spot where Nigel McCoy wanted you to leave his pendant. In honor of his brother, Dash McCoy. Dobra, zostawiony sprzęt. Tu jest jakaś tajemnicza odporność. Chcemy tam pojechać. Ach, konsola, jak jej nienawidzę włączać. Nie wiem dokładnie, o co chodzi z tą konsolą. Nie chcę wiedzieć i nie chcę próbować. Bo jeszcze coś się namotam w plikach. Cholera, a znowu się pieprzyłem tutaj w skały. A coś tu mogę zbadać, czy nie? Już pamiętam, czy tu byłem. O, coś tu jest. Chyba to tylko w Nomadzie odnowiłem. Dobra, to możemy jeszcze tam zejść spokojnie. Aha, tu jest jeszcze, tu są jeszcze kilka inne pojazdy typu Nomad. Radiation levels have spiked, Pathfinder. Radiation levels within acceptable limits. Co to jest? Znowu tak. Looks like a war zone. According to survivors, the kid attacked from all sides. It was a massacre. O, tu jest kolejny jakiś... A, to tylko zwykły fluoryt.
Pathfinder, I have enough sensory data to reconstruct an image of the past. Maybe we can push the cat back. With what army? Can you even find the safety on your pistol? I'm just going through the options. Evacuate or die. Those are the options. Well, we know which one they chose. Ja to już proszę, może tam mogliście sobie zatrzymać ten, to wszystko przeczytać. Szukam dalej. Override works, but Sam, the door was sealed from the outside. Yes, Pathfinder. It appears lockdown was manual before the power restrictions. Why do that? It wouldn't keep anything out. It would keep something in. Ja coś tu widziałem, że można sprawdzić. Dziennik, czy to? Jak to jest? A, tutaj. Konsola. Secondary terminals, no access. If deployment is standard, main access will be deeper in. Way too quiet. Looks like they left in a hurry. They evac'd during a Ket attack. Most didn't make it. Pathfinder, a maintenance bulletin was issued at the time of shutdown. What does it say? Run. Override, close it! Co to jest do cholery? Tempest, we have an unknown enemy. Evac the Pathfinder. Whoa, hold on. No go, Harper. We have to lay low. Ket are inbound to your location. Ket and that thing? Son of a... Look sharp. That thing is out there. And the Ket? Everything's grounded till they're gone. Przyznasz, pograłem trochę w trybie online, żeby przyzwyczaić się do tego sterowania. Powiem tak, że przydałby mi się lepszy pistolet. Kak jest dobry, bo pamiętam jak z Mass Effecta, ale tu jest już wszystko pozmieniane pod statystykę RPG. Nabaszczony się pojawił. To jest jednostka cięższa. Jak widzicie. Gdzie on jest? Uleda, co za bydle. Skąd? A na plecach miałem, nie widziałem. Nie zapisałem nic przed tym. Teraz tak ci walki bym nie mógł. Dobra, czyli od... Aha, dobra, to tu. Dobra, zaraz wracam. Zobacz, wszystko widzieliście. Więc widzimy się za chwilę, jak będziemy będę walczyć. Mam nadzieję, że... Powiem tak, że... Ja tu miałem kilka porażek. Już enty raz próbuję. Nie wiem jak to będzie, może z wami wygrywałem przed lub... miałem kilka serii porażek. Nie wiem jak to ubrać słowa. Oni nas miotą.
Dobra. Bestia jeszcze stoi. Idzie do mnie dwóch, trzech, czterech wrogów. Nie, bestia idzie! Cholera. Tych. Oni mają wyryte. Powiem tak, że bestie było pewnie łatwo nas pokonać. O nie, zeżarła. Zjadła? Zjadła. Odsłoniła się na chwilę. Szkoda tylko, że na chwilę. Dobrze, wsparcie w dostaniu. No tutaj powiem tak, że nienawidzę tych namaszczonych. Jest ich za dużo i za dużo namaszczonych tutaj jest. Przychodzi takich z 4-5, nie dość, że mają jeszcze bariery, to i CKM-y. Lecie mi o tą chwilę. A wiecie co? Idę do Mada i próbuję wszystkich rozjadę wszystkich. Cholera. Rozjadę wszystko. Przejadę. Mam to gdzieś, przejadę ich. Lepiej nie. Tak, tu zostawiam go. Ktoś tam jest? Szybko. Pathfinder, that body. The scan might help us figure that out. I teraz. Dobra, więc mam sposób na ożywianie wszystkich. Szybko przeładuj. To! Tu był naznaczony pod tymi schodami. Szkódę. A to godzinę się tutaj próbuję nagrać. Pathfinder, a maintenance bulletin was issued at the time of shutdown. What does it say? Wrong. Fade! Override, close it! Tempest, we have an unknown enemy. Evac the Pathfinder. Whoa, hold on.
No go, Harper. We have to lay low. Ket are inbound to your location. Ket and that thing? Son of a... Tak, dokładnie. A coś tam tędy idzie? Kurde, wszystkie strzały. Dobra, teraz się głupio wystawiłem. Myślałem, że moja drużyna za mną idzie i wszyscy w niego uderzą swoimi zdolnościami. Dobra, więc to naprawdę albo tępi, albo głupi. Pathfinder, a maintenance bulletin was issued at the time of shutdown. What does it say? Ron. Way too quiet. Tempest, we have an unknown enemy. Evac the Pathfinder. Whoa, hold on. No go, Harper. We have to lay low. Ket are inbound to your location. Ket and that thing? Son of a... On my way. No, to na dachu jest jeszcze jakiś. Nie wierzę, mogłem tak to pokonać. No tylko ta bestia była najbardziej upierdliwa. Teraz możemy się zabunkrować. Bym zapomniał, przecież mam coś takiego jak amunicję zapalającą. Ale to jest prędzej na ten, na pancerz. A ta bestia miała pancerz. Co się wychylałaś, głupia babo? Masz tu stać! Ja pierdolona nie rozumie, jest pośledzona. Kolejna bestia? Mam nadzieję, że nie. Bo z jedną było. Dobra, to był szybki rush. Co oni tak biegają w pośledzeniu? Nie! Thank you.
końcu. Nie, coś tam jeszcze jest. Dobra, oni tu na chwilę pchnęli. Moje perfidne szczęście. To im pogrom nieludzki. Zdychaj. Zdychaj. No, w końcu. Brazilian or not. Ja coś tu, jakieś szczątki teraz leżą. You think there'd be more bodies? Not that I'm complaining. Not a lot left behind for a massacre. What if they were removed? We know the Nexus didn't bother picking up the bodies. You don't think it could have been the cat? That's a bad thought. Szukamy to jeszcze placówkę, na tak szybko jak się da, na szybkości. Zobaczmy co tu jest. Radiation levels increasing. Think they'll ever try moving back in here? Resilience is more than a name. It's our duty now. Look out for anything big and hungry. Radiation levels normal. Surprised the Nexus still wants an outpost on Eos. You know what they say, third time's a charm. We'll make this right. Znalazłem tutaj jedno ciało już wcześniej. Nie wiem, czy na tym zapisie, czy na poprzednim, bo tu kilka razy musiałem wczytywać, jak widzieliście. Heard the attack on resilience was bad, but... Initiative's not military. Właśnie jej. Prepared for an ambush. Możesz czytać. Ila Tysa. Nie mogę żadnych skanów zrobić. Tam było jakieś ciało, pamiętam, jak się na jednym z wcześniejszych stajów... Przepraszam, gardło mi wzrosło. Od tych całych ekscytacji. A scan might help us figure that out. West, Porter M. Get that, Lexi? Yes, Pathfinder. Records updated. Przepraszam, teraz musiałem się napić. Tu jeszcze było, pamiętam film tutaj. Life support is stable. A to. A to już wszystko. Nastawiłem na ślad. Zobaczmy co tutaj mają. Zanim to sprawdzimy. To jest komponent? This component was security tagged for Site 2. Looks like they had some sort of special project going. Let's find the rest. Schematics for Special Project Sigma. Szczątki tam są dalej. Ze szczątków mamy jakieś materiały. Jakieś ulepszenie i tak dalej. Ja w tej chwili powinienem mieć wszystko... na wysokim stanie. Czemu? Bo powinienem grać cudnego na szalony, zamiast szalonego na... zacząć od szalonego, bo wtedy miałbym już więcej broni, komponentów.
kasy i tak dalej, jeśli to byłoby na tym poziomie, co ja myślę. A, tam byliśmy, a jesteśmy tutaj. Dobra. A nie wiem, czy to była... Tam mam. O, badacza. A, nomad. Jeszcze nie... Nie wiem, ja wolałbym, szczerze powiedziawszy, stary łazik z Mass Effect 1. Ten pokraczny z fizyką. Bo on był... Pamiętam, że najlepiej mi się nim jeździło. Albo z Mass Effecta 2. Od Cerberusa. Bo one były fajne moim zdaniem. Wow. Radiation levels have spiked, Pathfinder. Dobra. Gdzieś tutaj powinien być jakiś. Musimy szybko. There's an initiative shuttle ahead. Looks bad. Worth checking. If only to make sure the Ket don't get to keep it. To jest? Tutaj? Got a component for Saiti's project. Jeszcze tam jest jedna rzecz. A potem, po tym jak będzie jeszcze trochę czasu, polecimy do głównego questa. Bo już mamy w tej chwili jakieś 32 minuty. Nie, 35 powinno być. Tu jest jakiś punkt do zrzutu, od razu go sobie odblokuję. Nie będę musiał wracać. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Radiation levels within acceptable limits. Life support restored. Tu jest? O, jakaś... O, ciekawe. To zobaczymy, jak to będzie działało te kopanie niedługo. O, akurat tam, gdzie tu jest ostatni element, możemy sprawdzić jeszcze ten... coś do wykopania, bo potrzebuję trochę surowców, cokolwiek, żeby coś stworzyć. Pathfinder, this area can... That looks like a Ket facility of some kind. We saw them researching this tech back on Habitat 7. Doubt that's a coincidence. But if we want to look, the only way is through. Chyba coś trochę za wcześnie tu uruchomiłem. Alien tech comes in all shapes and sizes, but what's it for? Wow. Dobra, to już wiem, jak to działa. To działa jak z Mass Effecta w kanał planetarny Mass Effectie 2. I suggest investigating. I'm not real romantic about road hazards. Interesting rocks are just as bad for the nomad. Life support systems offline. Detecting above normal radiation levels.
Dobra. Przechodzić na chwilę do tego próbnika, żeby... Pathfinder, this area can be mined for resources. A, dobra, tu coś jeszcze jest w tym obszarze. Może gdzieś w tamtym kierunku. Kilka tu. Ciekawe. No, nie powinienem już tak się tym bawić. Ale zrobię jeszcze tutaj, zrobię taką... Tracę jeszcze... A, tam już nic nie ma. Muszę zregenerować coś tutajowo. Dobra. Life support at 100%. I gdzie to było? Chyba tutaj. Tego co widzę, to Eos chyba była kiedyś planetą wodną. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Dał się złapać. Dobra? No, on się zmarł. Come on.
Tron! O kurde, dałem... Ale dałem dupy. Nie zapisałem. Ale zobaczymy gdzie, jak daleko. A, tutaj, odrzucenia tutaj, w tym miejscu. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Dobra, idę uzupełnić zapasy i zaraz się widzimy w bazie Ket. Dobra, już jestem, został tylko jeden przeciwnik. Znaczy się tylko półtorej godziny z tym jednym miejscem. To jest nieosilnie wkurzające. Przy wiesie nie miałem żadnych większych problemów, prawda, tak powiem, niż tutaj. Ale to jest bardziej dedykowana placówka niż tamta. Taka nasza. Dobra, wygraliśmy. Were those cats sent for us? Tam był ich statek. Co jest? A, to są tylko chodziło. A to? Włączone. Jeszcze gdzieś jakieś generatory? Ja tam bym na górze. Nie, to tylko kontrol, żeby tu skoczyć, nic więcej. They've got the monolith well protected. We'll need to cut that shield's power supply. Też coś jest. O, i tu jest kolejny generator. Let's get to it before there's any more cat. Cóż to? Kto? To Gani? Co on tu robi? Andromeda Initiative. We're not here to cause trouble. So you say. Still haven't told me who you are. Oh, come on, Drak. Stop that. Vetra, what are you doing here? I'm with the Pathfinder. That Pathfinder. A friend of Vetra's a friend of mine. Oh, boy. You can call me Ryder. I'm Drak, Clan Nakmor. You'll forgive me if I didn't just trust a stranger from the Nexus. They haven't exactly treated us Krogan well.
What are you doing out here? Wiedzamy, oczywiście. Checking out these monoliths. The Ket seemed pretty interested in this one. Looks like you cleared it out for us, though. You said I didn't save any for you? Nexus knows shit about the Ket. They think they're safe. But they're just waiting to die out there in space. I've been quads deep on a couple of planets for a while now, taking out Ket bases, fighting ground troops. I know what they can do. It's not pretty. You know, Drac, we could use someone with your skills. Tempting as that is, Vetra, I'm a little too old to be carrying humans through a fight. Besides, the day I help the Nexus again is the day the clouds part and the Ket keel over. No offense. None taken. Good, because I'm getting bored and the Ket are getting stronger. Seem particularly interested in this alien tech. I'm gonna go find more to shoot. Try to keep your head out there. Mam nadzieję, że jeszcze go spotkamy. Prawdopodobnie nie skanowałem. Ale tam jeszcze raz to wezmę, żebyście to przeczytali. He seems fun. Anton, Darren T. Can't undo what happened, but we can make sure he's remembered. That we can, Pathfinder. Pudgy? I got Nero. A field log, Pathfinder. Issued to patrolling Ket. I don't need a translation to know when I'm hearing a monster. Adding to language database. Zutylizować. O Boże, jak to jest okropne. All Site 2 components are accounted for. Let's head to Site 2's research station and see what good they do. Okay. Gdzie są te artefakty? Więc notatki. Ciekawe. Teraz sprawdźmy jeszcze tam. Potem lecimy złożyć ten projekt. W końcu. Co to jest?
Ale trzeba tam wejść. Jeszcze 9 zetabajtów, nie wiem ile to jest. Tam jest kolejny. Co chodzi z tym? Intact, but doesn't appear active, like the rest. Inactive, Pathfinder, similar to the rest. Inactive, Pathfinder, similar to the rest. A tutaj. Nie wiem, o co tu chodzi. Inactive, Pathfinder. Similar to the rest. Inactive, Pathfinder. Similar to the rest. Nie wiem, może że coś pominąłem. Mu, ale sprawdź, mam jedno. A więc może zrobić. Też jesteś jednym z tej dwójki. Moving. Dobra. Drugi osobie na tym drugim. Bo to się aktywuje, gdy jesteśmy w pobliżu. Thank you.
Ale nie chcę za mną pójść. To jest, czemu nie... Nie tam! Ja się tak... Będę... Nie, on sobie chodzi z tym monolitem. Inactive, Pathfinder. Similar to the rest. A za chwilę wracam. Może tu coś rozgryźć. Dobra, jestem. Dawałem sobie tamtą... eskapadę, bo ja tam na razie nic nie znajdę, z tego co wiem. Pogrzebałem trochę, nic nie będę psuł, co nie powiem. Też, to jest ten obserwator z tych technologii porzuconych. Ale no, jest ten tarcz. No, co mamy? A, jeszcze jeden. A, i po wszystkich. Tutaj mamy? Any hope this researcher is still alive? That outcome is unlikely. If exposed too long, pre-vault radiation would cause terminal health issues. And maybe her work survived. We need to find the other research sites. Ciekawe czym jest... Oni są za niego porzuceni, z tego co wiem. Ciekawe co... o co z nimi chodziło. Ale zostało już mało czasu, żeby... Looks like the cat got here before us. When they sent the first colonists down here, everyone was so excited. After all the shit the Nexus had been through, we finally had something to believe in. Then the reports came back. This time will be different. Yeah, I'm more than ready to believe again. What's this? Well. Someone else is poking this tech. Pewnie gotowie. Dobra, składamy urządzenie. Nice. Let's get to a research station, see what we've got. Gdzie? Gdzie mamy iść, żeby to sprawdzić? To jest? Ja teraz przyjechałem.
To jest najlepszy hałas. A, od góry. Nie. Do dołu. A tutaj coś mamy teraz tam sprawdzić. Dobra. Ja będę za chwilę tam podlecę i... Albo lepiej sprawdzę dziennik. Nie? Jeszcze nie widzę. Skończony już to będzie. Dobra. Dobra, to już... To jest koniec ten odcinek. Następny pójdziemy już fabułą. Zostawiam was z tym pięknym widokiem. Przyznam, że teraz te półtorej, te dwie, trzy, całe cztery godziny mi dały w końcu. A zobaczymy ile. A prawie 4 godziny dały mi całkiem w kość. Ten godzinny materiał nagrywam 4 godziny. Dobra, ja lecę, cześć.